Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aktualnie jedna z moich samic, dokładnie Nandochromatusa, składa sobie teraz kokon. Tutaj widzicie te zielone, boże, te żółte coś, to jest kokon. Ok, pierwsze co zrobię, to mamy tutaj pojemnik, wyczyszczę sobie te pojemniki i będę zaraz dalej działać. Muszę was się spytać jedną rzecz. Jak się wam podoba nieprzycięte i nieobrobione mycie pojemnika? Możecie patrzeć sobie na moją bluzkę nawet, mam nadzieję, że YouTube mnie nie zbanuje za to. Ważne, żeby to było w środku suche, bo tutaj będę dawał po prostu, jak się to nazywa? Będę dawał taki papier, żeby odizolować to wszystko od tej warstwy, że tak powiem, no tej włókna kokosowego. I sypiemy tutaj włókno, w sumie najpierw nasypię włókno kokosowe. Dobra, mamy coś takiego. Robimy tu w środku miejsce na ten pojemnik. Tu wszystko ubijamy. I oto tym sposobem wyszło nam coś takiego. Teraz trzeba ręcznikami papierowymi wyłożyć to wszystko tutaj, co mamy. Mamy zatem coś takiego i teraz idziemy po kokon. Odebrałem samicy ten kokon poza kadrem, ponieważ nie mam dużo miejsca na telefonie, jest to parę sekund. Teraz go otworzę. I moi drodzy, otworzyłem go i wygląda to tak. On odebrany jest po 2 miesiącach. Przepraszam, nie po 2 miesiącach, tylko po 6 tygodniach. Wygląda to tak, że jajka się wydają niezapłodnione. Oczywiście ja wszystko to wsypię tutaj, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście się z tego nic nie wykluje. Tykam sobie to w środku i to jest niesamowicie delikatne i aksamitne, naprawdę. To jest jak bawełna, takie delikatne. Moi drodzy, tak to wygląda. Niestety nic z tego nie wyszło. Dzień dobry, witam was wszystkich. Wiecie co? Kalendarz mi skłamał. Ponieważ wyskoczyło mi powiadomienie, że w tym dniu tam chyba 13 to było, jest do odebrania kokon. Ja sobie tam jeszcze czekałem tydzień, sobie myślę, kurczę, jakoś to za szybko było, no ale dobra, odebrałem, patrzę, no to co gdzieś na filmiku, to samo moje zaskoczenie. I sobie myślę, kurde, ale dam sobie to tak jak zawsze daję, jak się będzie psuć, to dopiero wyrzucę. A tu dzisiaj przychodzę, patrzę, widzicie nóżki? Ja wam to otworzę, żebyście widzieli lepiej. Widzicie te nóżki? No może nie widzicie tego dokładnie. Proszę mnie nie wołać, nagrywam. Nie. I tutaj jak widzicie, no zrobiły się młode. Tu mają ładnie, elegancko ciepełko, wysoką wilgotność. Wszystko w dobrym kierunku idzie. No i, że tak powiem, tutaj jest kokon, który został złożony bodajże wczoraj. Tutaj tej właśnie zabrałem i tutaj ta ma jeszcze jeden. Także 3 kokony Nandochromatusa.
A to, na co teraz czekam, to poleci loteria Metallica Kokon oraz King, czy jak to tam było, Hysterokrates Gigas. Samica jest dość masywna, spuchnięta. Nie wiem, czy by nie wpuścić tu samca jeszcze raz, żeby sobie spróbował, bo jakoś dość długo czekania tutaj i się dziwię trochę, no ale zobaczymy. No i tutaj tak to by wyglądało. Także ten kokon Nandochromatusa jest 100% dobry. Zobaczymy jeszcze, czy z tamtych się zrobi też nimfy jedynki. No i potem się okaże, co dalej. Chciałem was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zapraszam was też na inne media społecznościowe typu TikToki, na inne konta YouTube, na Discorda. A my widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie, do zobaczenia.